to może podsumujmy to, co najważniejszego wydarzyło się w gminie w roku 2020. W takim naprawdę telegraficznym skrócie. Rok 2020 był rokiem trudnym, związanym z koronawirusem i pogodzeniem w miarę normalnego funkcjonowania urzędu i realizację zadań i przedsięwzięć, które były zaplanowane na rok 2020. A trzeba przyznać, że niemało tych przedsięwzięć było, bo kwota zadań inwestycyjnych w ponad 65-milionowym budżecie to blisko 12 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje. Środki te były możliwe dzięki oczywiście pozyskanym dofinansowaniom ze środków Unii Europejskiej, ale również środki krajowe. Możemy powiedzieć, że skupiliśmy się w takich czterech płaszczyznach realizacji inwestycji w 2021 roku. 2020 roku. Pierwsze to oczywiście infrastruktura drogowa. Dzięki dobrej współpracy z powiatem bialskim i rozumieniu potrzeb przez pana starostę udało nam się zrealizować wspólnie duże przedsięwzięcie, bo ponad 4-kilometrowy odcinek drogi powiatowej łączący Sitno z Szachami. Przy współpracy również z gminą Drelów. Również na terenie gminy Międzyrzec Podlaski dzięki dofinansowaniom ze środków krajowych zrealizowaliśmy między innymi drogę w Sitnym i planowaliśmy następne inwestycje drogowe, które znajdą swoją realizację w 2021 i 2022 roku. Drugi obszar bardzo istotny i ważny w tym roku to gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. W związku z tym rozbudowa sieci wodociągowej, ale przede wszystkim modernizacja i przebudowa kolejnych stacji uzdatniania wody na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, mianowicie stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy. Inwestycja ta znajdzie swój finał w tym roku. Blisko 2-milionowa inwestycja, całkowicie nowa stacja uzdatniania wody z nowymi zbiornikami większymi, tak abyśmy mogli w okresach wzmożonych rozbiorów zaspokoić naszych mieszkańców wodę. I drugi projekt, który realizujemy, to jest monitoring sieci wodociągowej, który pozwoli nam przebudować w pewien sposób w tym roku stację uzdatniania wody w Halasach, w Rzeczycy oraz zbudować pełny podgląd sieci wodociągowej. Kolejnym projektem z tego zakresu to budowa kanalizacji w miejscowości Wysokie. Rozpoczęliśmy tą inwestycję w 2020 roku, finał w 2021. To kolejna nasza miejscowość, która będzie posiadała kanalizację na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Trzecią płaszczyzną to jest infrastruktura budynków użyteczności publicznej. W konsekwencji w 2020 roku termomodernizacji uległy trzy szkoły na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Jest to szkoła w Rogoźnicy, jest to szkoła w Rzeczycy i jest to szkoła podstawowa w Rudnikach. W latach 2021 czekają nas termomodernizacje, wychodząc troszkę do przodu, kolejnych szkół. Tak wszystkie budynki użyteczności publicznej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski ulegną przebudowie i termomodernizacji. Czwartą płaszczyzną to jest płaszczyzna społeczna. Realizowaliśmy i realizujemy projekt świetlic środowiskowych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, 10 świetlic środowiskowych. Dzięki temu rozbudowujemy nasze otwarcie się na dzieci i młodzież z terenu gminy. No i oczywiście wspieranie seniorów, kół gospodyń wiejskich na terenie gminy. To są te płaszczyzny, które charakteryzowały rok 2020.